Niedawno w szkole żegnaliśmy rok szkolny, a tutaj na plaży w Podawie rozpoczynamy wakacje, żebyście mogli bezpiecznie i radośnie wypoczywać, czy nad jeziorami, czy gdziekolwiek na terenie gminy, czy gdzie indziej. Będą wszyscy, co są tutaj obecni, nad wami czuwać. Są panowie policjanci, jest pan ratownik, tak? Jest nasz ratownik też medyczny, są nasze panie instruktorki, są wszyscy strażacy nasi, którzy cały czas czuwają 24 na dobę nad naszym bezpieczeństwem. Chcielibyśmy, żebyście korzystali z tych atrakcji, nie wiem, wypoczynek nad wodą jak najlepiej, wchodzimy tylko do wody pod okiem ratownika, opiekunów. Żebyśmy, tak jak rozpoczęliście te wakacje, żebyśmy wszyscy je tak razem skończyli. My będziemy dbać o wasze bezpieczeństwo. Przede wszystkim, o co was prosimy, przestrzegajcie tego, co będą do was mówili ratownicy, którzy będą z wami tutaj przez całe na wakacje. Ja jeszcze pani dziękujemy za umożliwienie nam tutaj bycia i rozpoczęcia współpracy. Pokażemy wam, jak się podejmuje człowieka tego się z wody. I pokażemy, jak się ratuje po prostu bez wody. Ratownicy na plaży, pogotowie ratunkowe, robimy to przyrządowo, czyli za pomocą worka samorozprężalnego i kolega wykonuje 5 wdechów ratowniczych. Jeżeli byście nie mieli takiego worka, czym można to zrobić? Jaka jest metoda? Dokładnie, 5 wdechów, usta, usta i przystępujemy do masażu serca, czyli ile? 20. 30 u 10. Jeżeli jest nas dwóch i ja opadnę z sił, możemy zrobić zmianę. Po 15 uciśnięciach kolega przychodzi i uciska za mnie tą klatkę piersiową, ja przychodzę na jego miejsce od strony głowy. Do tego momentu, aż ratownik medyczny bądź lekarz przejmie od nas tego poszkodowanego. Bądź do którego momentu? Do momentu, aż wrócą czynności życiowe. Mama jeszcze takie dno, one może być rzeźbione, mogą być chiny.